Czas polecieć z grubej rury. Z grubej rury. Tak. Gdy pirat ma problemy z powiedzeniem słowa R, to jak mówi R? R? Jak jakiś Niemiec? R. Niemcy chyba nie potrafią wypowiedzieć R inaczej niż R. Francuz. O, Francuz. Tak. Dzisiaj broń, kolejna broń z kolekcji broni pradawnych. Mikrofon mi wyleciał. Ja ci dam wylatywać, stary dziadzie. Znaczy, masz pół roku, ale nieważne. Kto tam wie, kiedy z fabryki wyszedłeś. Także dzisiaj kolejna broń. Hełm mnie uwiera. Nieważne, trzeba pracować. Jak przebić się przez dużą ilość przeciwników? Użyć magii, siły słowa, aby rozstąpili się jak morze. Czerwone takie na przykład. Ewentualnie użyć młota wojennego. Jakiego? Najlepiej takiego ze starożytnej świątyni, który posiada dodatkowe moce umożliwiające rozpierdzielenie wszystkiego dookoła. Pozwólcie, że zademonstruję. Młot oczywiście, a nie efekty uboczne. Drachu. Broń starożytna należąca do pradawnych, wykuta przez pradawnych i schowana w świątyni. Na ziemi, o dziwo. Tam, gdzie żyją ludzie, a nie istoty, te, o których ciągle wspominam. Drachu, dosyć młot legendarny, ponieważ miał taką sławę, że został schowany w świątyni i nikt o niej nie wiedział, dopóki nie dotarło się do tej świątyni i nie został przekazany w ramach broni, która może uratować komuś kiedyś życie. Co w tej broni charakterystycznego jest? Po pierwsze, ma świetne nacięcia dookoła całej głowicy, dzięki czemu jest lżejsza o jakieś 10 gram, ale to nieważne. Ma napis na głowicy od góry, który... do góry nogami? Który już w alfabecie współczesnym jest napisany. To jest akurat ciekawostka, ponieważ pradawni mieli swój alfabet, dosyć bardziej skomplikowany i jeżeli pisać szybko, to nie dało się pisać szybko tym alfabetem. Ja jeszcze nie potrafię tego. Tutaj jest napisane to w sposób taki bardziej artystyczny, ale widać trzy litery dra, myślnik i hu. H-u. Czyli nazwa właśnie tego młota. Co to za nazwa młota? Drachu to tłumaczone w sposób bezpośredni, poprawione na podstawie współczesnego języka określenie uwolnij moc. Dra to właśnie uwolnić, uwolnienie. Hu to moc. Było to prawdopodobnie hul kiedyś, ale poprzez zmiany w rozwoju świata hul zostało zamienione na hu. No i hu, hu, co ta broń potrafi? Otóż ta broń nie jest litym kawałkiem metalu. W środku w głowicy spoczywa gigantyczny obsydian, który magazynuje energię, jest w stanie ją przetrzymywać prawie do nieskończoności, jeśli chodzi o pojemność, i pod wpływem wstrząsu zniszczyć później coś, w co zostanie ukierunkowana magia, którą trzyma ten kamień. Co do właśnie obsydianu i innych kamieni, które posiadają specjalne zdolności, powiem o tym kiedy indziej. Teraz powiem o tej broni. Działa ona właśnie po prostu tak jak obsydian. Czyli gdy przeciwnika uderzymy, dotkniemy lub dotkniemy, uderzymy czegokolwiek innego, co posiada zdolności do chłaniania energii magicznej, młot pobiera cząstkowo tą energię. Później, żeby ją uwolnić, to nie takie proste. W przypadku zwykłego obsydianu, który jest surowy i nie był osadzany w niczym, jest to proste. W przypadku tego młota nie, ponieważ w tym przypadku młot będzie magazynować energię nie do momentu rozładowania, a do momentu, kiedy sobie sami zażyczymy, kiedy ta energia ma zejść. Także jest to dosyć niebezpieczne. Było to niebezpieczne na początku, gdy tą broń otrzymaliśmy, ponieważ nie wiadomo, ile lat ona stała w świątyni. Nie wiadomo, ile źródeł magicznych miało do czynienia z tą bronią, więc uwolnienie energii z tej broni było dosyć niebezpieczne za pierwszym razem. Dlatego trafiła ona w ręce kogoś doświadczonego, ponieważ uwolnić energię z obsydianu można na dwa sposoby. Albo w sposób losowy, albo w sposób kontrolowany. W sposób kontrolowany mogą to zrobić oczywiście arcymagowie, albo po prostu ci, którzy mają naturalny dar. Na przykład dobrze rozbudowaną strukturę myślową, między innymi wyobraźnię. Jeżeli ktoś ma dużą wyobraźnię i jest w stanie
bardzo dużo procesów przetwarzać jednocześnie w umyśle, prawdopodobnie byłby w stanie skontrolować taką broń. Bla, 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 broń, broń, broń. Bla, bla, bla. Tak, bitujemy sobie. Dobrze, nie wygłupiając się dalej, jak uwolnić energię w przypadku tej broni? Trzeba wypowiedzieć nazwę broni, czyli drachu, jebudu, w ziemię, srututu i na przykład rozstępuje się ziemia. Tak jak w przypadku Armagedonu, z tym, że Armagedon może doprowadzić do wielu szkód, ale drachu to broń starożytna, więc doprowadzi do jeszcze większych szkód i to też zależy od pojemności samej broni, tego obsydianu, który magazynuje energię. Jeżeli będzie za dużo tej energii, to może rozwalić nawet całą wyspę. Podobno istnieje też takie prawdopodobieństwo, że jeżeli zebrałoby się bardzo dużo energii, to bardzo dużo, to można było grzmotnąć tym młotem na zasadzie zrzucić go z orbity planety. Samą masą dużo by nie zrobił, po prostu wbiłby się Ziemię, ale przed spuszczeniem młota z orbity powiedzieć właśnie drachu, aby uwolnił energię i przy uderzeniu albo przy bezpośrednim kontakcie z gruntem by zaczął już reagować, albo nawet wcześniej, kiedy jakby na przykład za mocno uderzył w atmosferę. Wtedy ładny wybuch, nie wiadomo jakiego żywiołu, byłby widoczny na niebie, a później nastałaby apokalipsa. Tak, świetna broń. Dobrze, że ona leży zamknięta w skarbcu i nikt jej nie rusza. Jednak ratowanie świata przy użyciu tej broni by było dosyć niebezpieczne. Tak, chyba to by było na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.